Rekwiem dla Mai to tytuł spektaklu sieradzkiej grupy PAT, który można było obejrzeć na konferencji podsumowującej kampanię profilaktyczną Nie daj się nabrać. Przejmująca historia Mai, która zeszła na zgubną drogę używek, przedstawiona została przy pomocy teatru ruchu i zachwyciła zgromadzoną publiczność. Prezydent Sieradza Paweł Osiewała i komendant Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu nadkomisarz Wojciech Kuśmierek oficjalnie podziękowali młodzieży i opiekunce grupy Annie Kłanieckiej za działania, jakie podejmują. W ten skromny sposób listem czy dyplomem z podziękowaniem chcieliśmy uhonorować i wychowawców, i opiekunów, ale również i młodych ludzi. Tak sobie dzisiaj myślę, że jeżeli ktoś mówi, że w Sieradzu nie ma, czy młodzież jest czasami niegrzeczna, to są fantastyczni ludzie. Naprawdę to, co się dzieje tutaj w tym środowisku pod agendą policji, naprawdę zasługuje na ogromny, ogromny szacunek. Chylę czoła przed wysiłkiem, pracą, którą włożyli, ale również przekazem, który dali nam niedawno w teatrze, na deskach teatru. Naprawdę mamy czym się chwalić. Fantastyczną młodzieżą, fantastycznym spektaklem, panią Anią, która jest choreografem, reżyserem i scenarzystą tego przedstawienia. Jestem dumny z młodzieży sieradzkiej. Akcja Nie daj się nabrać, prowadzona przez policję przy współpracy Urzędu Miasta Sieradza, skierowana była do drugich klas gimnazjalnych. Jak zapowiedział komendant, to był dopiero pierwszy etap. Ja myślę, że zakończył się pierwszy etap. Tak naprawdę teraz dopiero zacznie się ta praca, polegająca na tym, aby zachęcić kolejne samorządy, kolejne osoby do tego, aby wsparły policję sieradzką w działaniu i samą młodzież, tak, która przecież to robi zupełnie z własnego przekonania. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie to procentowało i przyniesie kolejne efekty w postaci kolejnych występów i spotkań i dyskusji na temat profilaktyki i samych dopalaczy i uzależnień w tym związanego. Planuje się, aby spektakl Rekwiem dla Mai dotarł do szerszej liczby młodzieży nie tylko w naszym mieście, ale też regionie i kraju.